W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w sobotni poranek 5 października i tradycyjnie już witam Was słowami z Biblią na co dzień. A dziś chciałbym się zatrzymać przy jednym tekście. Zaglądamy do ostatniego rozdziału Biblii, do ostatniej księgi i ostatniego rozdziału Biblii. Jesteśmy w objawieniu Jana w 22 rozdziale. Z Biblią na co dzień wyznacza nam dwa wersety od 6 do 8, ale pozwólcie, że przeczytam także kontekst, a więc zacznę od pierwszego wersetu. I pokazał mi rzekę życia, śniącą jak kryształ, wypływającą spod tronu Baranka i Boga. Pomiędzy główną ulicą miasta a rzeką, stąd i stamtąd, jest drzewo życia, które rodzi 12 owoców, wydając owoc w każdym miesiącu. A liście tego drzewa służą do leczenia narodów. I nic już nie będzie obłożone klątwą. A w mieście będzie tron Boga i Baranka. Jego słudzy będą mu służyć. I będą oglądali jego oblicze i jego imię będą mieli na czołach. I nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy i światła słońca. Bo Pan Bóg będzie im świecił. I będą królować na wieki wieków. Powiedział do mnie, te słowa są wiarygodne i prawdziwe. Pan Bóg duchów prorockich posłał swojego anioła, aby pokazać swoim sługom, co musi się stać wkrótce. Oto przyjdę wkrótce. Szczęśliwy ten, kto zachowuje słowa proroctwa tej księgi. Ja, Jan, słuchałem i patrzyłem, a gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, żeby oddać mu pokłon. Lecz powiedział mi, nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i Twoich braci proroków i tych, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. I mówi mi, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski. Ten, kto popełnia nieprawość, niech jeszcze dopuści się nieprawości. Kto jest podły, niech jeszcze się upodli. Kto jest sprawiedliwy, niech jeszcze uczyni sprawiedliwość. A ten, kto jest święty, niech się jeszcze uświęci. Oto przyjdę wkrótce i moja zapłata wraz ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Szczęśliwi, którzy płuczą swoje szaty, aby należała do nich władza nad drzewem życia i aby weszli przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i uprawiający czary, i dopuszczający się nierządu, i mordercy, i bałwochwalcy, i każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby zaświadczyć wam o tym, co dotyczy kościołów. Ja jestem korzeń i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca poranna. A Duch i Panna Młoda mówią, przyjdź. I ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. Kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś doda coś do nich, to Bóg doda mu plag opisany w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi, tego proroctwa, to Bóg ujmie mu z jego udziału w drzewie życia i w mieście świętym, opisanym w tej księdze. Ten, który o tym zaświadcza, mówi, tak wkrótce przyjdę. Amen, przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie ze wszystkimi. Wybaczcie, że tak długo czytałem fragment, który ma nas dziś prowadzić. Długo i
Były to słowa trudne. Księga Objawienia Jana jest trudną księgą, pełną obrazów, pełną symboli. Musimy być bardzo ostrożni, żeby nie doszukiwać się znaczeń, które wydaje nam się, że są tam ukryte, że są tam przekazane. Jest to bardzo trudna, bo symboliczna i obrazowa opowieść. Ale jednocześnie w księdze tej ukryte są cudowne obietnice. I muszę wam powiedzieć to, co zresztą mówiłem w ostatnią niedzielę, bo też tak się złożyło, że cytowałem ten właśnie ostatni rozdział Księgi Objawienia. Muszę powiedzieć, że to jeden z moich ulubionych fragmentów. Bo dostrzegam w nim moc, bo dostrzegam w nim Boże panowanie, które jest ponad to wszystko, co my ludzie tutaj nawzajem sobie jesteśmy w stanie zrobić. Jest ponad całe zło, które jeden człowiek drugiemu wyrządza. Czytając ten fragment, przypominam sobie, że Bóg jest odpowiedzią na wszystkie pytania, że trzyma wszystko w swoim ręku, że jest początkiem i końcem. Gdy dochodzą do nas doniesienia o wojnach, o konfliktach, o kolejnych atakach, gdy dowiadujemy się, że znowu po raz kolejny w dziejach świat zaczyna płonąć, to napięcie, które jest pomiędzy różnymi narodami, po raz kolejny staje się tak duże i tak powszechne w różnych zakątkach świata jednocześnie, że można zwątpić. Można zapytać: Panie Boże, dlaczego na to wszystko ciągle pozwalasz? I wtedy, jeśli przeczytamy sobie ten fragment Księgi Objawienia, ten 22 rozdział, jeśli przeczytamy te wersety, które mówią o drzewie życia, które daje owoce leczące narody, możemy wyobrazić sobie Boży plan. Możemy wyobrazić sobie, że Bóg znajdzie sposób na to, by wyleczyć wszystkie rany, by przebaczyć, by dać nowy początek. Że Bóg jest tym, który jest na początku i na końcu, który zamienia każde zło w dobro. W tym fragmencie mamy też zupełnie szczerze powiedziane, że świat będzie pełen trosk, cierpienia, nienawiści, bo takie będą wybory ludzi. Ludzi, którzy, jak to jest napisane, ludzi, którzy kochają kłamstwo i się go dopuszczają. I my pewnie na różnych etapach życia też jesteśmy wśród tych, których można powiedzieć, że kochają kłamstwo. Moi drodzy, niech dzisiejszy fragment będzie pocieszeniem i wzmocnieniem, przypomnieniem, że Bóg jest początkiem i końcem. Niech ten obraz drzewa życia, którego owoce, liście, owoce nie leczą narody, doprowadzają do pojednania. Niech ten fragment będzie przypomnieniem, że Bóg nad nami czuwa. Idźcie w pokoju, w oczekiwaniu na życie wieczne. Amen.